Doktorze, jak przebiega moja ciąża? Rzućmy okiem. Wszystko jest w porządku. Twoja córeczka jest prawie gotowa do wyjścia. Robi się tam trochę ciasno. Nie mogę w to uwierzyć. Nareszcie, Riley zaraz urodzi. Jestem taka szczęśliwa. Wyłączmy ten alarm. Już lepiej. Spójrz tam. Myślałam, że będzie tu ładniej. Hej, jestem wybrana. Przejdźmy do rzeczy. Odsuńcie się, muszę dodać nową funkcję do tej konsoli sterowania. Teraz ja będę odpowiedzialna za wszystkie zachcianki Riley. Mam pomysł. Czas zabrać się do pracy. Nie mam pojęcia. To dziwne uczucie. Jestem głodna. Ale zwrot akcji? Zaraz coś wymyślę. Masz. Powiedziałam, że jestem głodna. A co jest nie tak z brokułami? Nie martw się, skarbie. Żarcie! Chcę! Co powiesz na maka? Wow. Tak, dawaj! Klimatyzacja się zepsuła, więc robię to ręcznie. A, czysta rozkosz. Nie trzeba tak tego ronić. Przepraszam. To moja praca. Odsuńcie się. Gdzie jest ten włas? A, tam jest. A po co ci to? Nie podoba mi się to. Wybredo, nie dotykaj tego włazu. Cóż, oto oficjalna przepustka z Ministerstwa Emocji. Zostałam autoryzowana jako opiekunka tego dziecka. Mdli mnie. Zaraz zemdleję. Przepraszam, jeśli was zdenerwowałam. Nadszedł czas, abym wróciła do moich głównych obowiązków. Więc co my z tym zrobimy? Miło się gadało. Na razie. Skoczyła. Myślisz, że jest tam wysoko? Świetnie. Jestem tutaj. Ale gdzie jest nasze maleństwo? Widzę ją. Tam jest. Jaka słodka. Śpi tak słodko. Moje małe słoneczko. Delikatnie poklepię ją po głowie. Kim jesteś? Co tak krzyczysz? Co tu robisz? Trzymaj się z dala od dziecka. O, spójrzcie tylko. Szefowa się znalazła. Gwiazdy są wysoko na niebie. Uspokoiła się. Położę ją do łóżeczka. Jesteś naszym małym skarbem. Wszyscy bardzo cię kochamy. Radość jest miła. Dziecko jest szczęśliwe. Świetna robota. To mały cud. Uwielbiam ją. Postanowione. Będę jej opiekunką. Wybredo, twoje usługi nie są już potrzebne. Przyjaciele, dajcie nam znać w komentarzach, kogo wolicie jako opiekunkę do dzieci. Mnie czy Wybredę? Co za chwali pięta. Chcesz walki? To ją dostaniesz. Nawet nie myślę o pozbyciu się mnie tak łatwo. Wstęp wzbroniony. Przepuść mnie. Muszę dostać się do konsoli. Sam się prosiłeś. Co zrobiłaś? Nic nie widzę. Pomocy! Och, co za wstyd. W porządku, teraz nie będzie mi przeszkadzał. Czas na nową zachciankę. Mam ich jeszcze więcej. Wow, jestem pełna. Okej, coś jeszcze? Niech pomyślę. Chcę posłuchać muzyki. Rozumiem. Antonio Vivaldi. Cztery pory roku. Co? Nie! Chcę innej muzyki! Jak mam znać twój gust muzyczny? W porządku, spróbujmy tego! Dobra! Niezły rytm! Wyłączcie to! Jest za głośno! Co robimy? Mam pomysł! Czekaj, spróbuję to naprawić! Au, to bolało! Będę miała teraz siniaka! To koniec. Ten okropny hałas ustał. Świetnie ci poszło. Prawie wywołałaś pożar. Fuj. Co tak śmierdzi, jakby się paliło? Te słuchawki są uszkodzone. Hej, myślisz, że spodoba jej się Bingo Bongo? O, zdecydowanie. Proszę bardzo, skarbie. Teraz będzie twoim przyjacielem. Bingo Bongo! Moja mądra dziewczynka. Fiu! Pilnowanie dziecka wcale nie jest łatwe. Ale zrobiłyśmy to razem. Za wcześnie na świętowanie. Au, moja ręka! Kto tam? O, pokażę ci. Zaczekaj, chwileczkę. Mam coś dla ciebie. Co to jest? Za sekundę ten mały karaluch wejdzie ci za kołnierz. Nie, tylko nie to! Wybredo! Zdejmij to ze mnie! Czuję, jak mi pełza po plecach! Pomocy! Niech mi ktoś pomoże! To było łatwe. Trochę tu chłodno. Podkręćmy tę temperaturę. Pani doktor, strasznie mi gorąco. Proszę, zrób coś. W porządku. Zmierzmy ci temperaturę. Proszę, trzymaj.
Termometr zaraz pęknie. Jesteś rozpalona. Zobaczymy, jak poradzisz sobie z tym problemem. Topię się. Możesz się na mnie wypłakać? O nie, dziecko. Zupełnie zapomniałam. Milczę i nas uratuje. Wiem, kto za tym wszystkim stoi. Jaka przyjemna bryza. To niegrzecznie zakradać się pod czyjś sweter. Ale gorąco. Temperatura nie ma na mnie wpływu. Musimy zobaczyć, co jest tego przyczyną. Aha, przełącznik temperatury jest zepsuty. Wszystko ma sens. Zrobiła to specjalnie. Co? Nie wiem, o czym wy mówicie. Teraz zawsze będzie tu gorąco. Odsuńcie się. Zobaczmy, co da się tu zrobić. Spróbujmy podłączyć te przewody. Spójrzcie, zrobiłem śliczną kokardkę. Niedługo zamienię się w topiony ser. Tylko ja mam wiatrak. Nie martw się. Mam jeszcze kilka asów w rękawie. Co teraz myślicie? Co zrobiłeś? Ale tu zimno. To nie było częścią mojego planu. O nie, muszę natychmiast wyłączyć ten tryb epoki lodowcowej. To rozumiem. Jesteś prawdziwym bohaterem. Och, dostałem komplement. Ale mi niezręcznie. Nie wstydź się. Zasłużyłeś na to. Jak długo jeszcze muszę to trzymać? Niesamowite. Gorączka ci spadła. Ale nie dałam ci żadnego lekarstwa. Po prostu mam bardzo silny układ odpornościowy, pani doktor. Jestem wyczerpana. Czas na małą drzemkę. Uzdrowiliśmy Riley. Co się dzieje? Kolejna porażka. Co to za hałas? Hej, słyszycie to? Dziecko płacze. Obudziła się. Idę do niej. Skaczę. I miękkie lądowanie. Kochanie, twoja niania już tu jest. Jestem taka głodna. W porządku, nie płacz. Ona jest głodna. Musimy ją nakarmić. Odsuńcie się. Ja się tym zajmę. Przyniosłam jej coś pysznego. Czy to pizza? Dokładnie. Dzięki, ale nie noszę czapek. Jedz. Poczekaj. Dzieci nie mogą tego jeść. To śmieciowe jedzenie. Wezmę tę bombę cholesterolową dla siebie. Czy on właśnie przemówił? Tak, to się robi. Małe dzieci potrzebują mleka. To wszystko? Nie chcesz więcej? Dobrego zdrowia, moje radości. W porządku, poddaję się. Co w nią wstąpiło? Proponuję rozejm. Świetny pomysł. Nie walczmy już więcej. Fantastycznie. Sprawa załatwiona. A żeby to uczcić, proponuję pyszną lemoniadę. Ja stawiam. Weźcie sobie. Za przyjaźń. Ale smaczne. I bardzo słodkie. I trochę kwaśne. Pijcie. Wszyscy jesteście tacy łatwowierni. Chce mi się spać. Moje powieki też robią się ciężkie. Wybredo! Co tam włożyłaś? Ja zasypiam. Nie zostawię was w walce z tym śmieciowym jedzeniem. Gdzie ja jestem? Co się stało? Przypomniałam sobie. Wybreda oszukała nas wszystkich. I nas związała. Spróbujmy się uwolnić. To na nic. Co ona tam robi? Dlaczego dziecko płacze? Przeczytam ci teraz bajkę. Gdzie jest moja niania radość? Została zwolniona. Teraz słuchaj uważnie moich strasznych opowieści. Boję się ich. Przestań! Nie rób tego! Proszę! Bu! Boisz się? To się nazywa całkowite zanurzenie. Słuchaj dalej. Wilk otworzył swoje ogromne. Czas to skończyć. Jak my się stąd wydostaniemy? To był wspaniały dzień. Dawno się tak nie najadłem. Zobaczmy, co leci w telewizji. Wczoraj na oddziale położniczym urodziło się 800 karaluchów. To nasza szansa. Karaluchów, rozwiąż nas. Nic ciekawego. Zobaczmy, co jest na drugim kanale. Odejdź, człowieku. Nie dotykaj mnie. Pomocy. Przerażające. Nie będę mógł po tym spać. Następny. Czy zauważyłeś, że kiedy zapala się światło w kuchni, wszystkie karaluchy się rozpraszają? Ha, wie, co mówi. Lubię tego gościa. Kupię bilet na jego występ. Prosimy, uwolnij nas. Nie wiem. Muszę to przemyśleć. Masz, weź jeszcze jeden kawałek. Daj mi to. Nie jest ci gorąco? Witaj, mój wąsaty bohaterze. Zjedz mnie. Kusząca oferta. Przyjmuję ją. W porządku. Pomogę wam. Oto i ona. Natychmiast przestań czytać to dziecku. Co za koszmar.
Wybredo, powiedz nam, dlaczego nas związałaś? Naprawdę się zdenerwowaliście? Patrzcie, Karaluch na rowerze! Idziemy tylko na mały spacer. Nikogo nie widzę. Hej, gdzie ona zabrała dziecko? Gdzie ja jestem? Co to za dziwne miejsce? Auć, boli mnie brzuch! Chwila, teraz czuję się lepiej. Co to za zapach? To okropne! Muszę się stąd wydostać. Obrzydliwe! Coś musiało pójść nie tak. Oddaj dziecko! Nie, nawet o tym nie myśl. Jest moja! Nie dostaniesz jej. Odwal się! Oddaj ją! Zróbmy to w miły sposób. Mała jest teraz pod moją opieką. Jestem po prostu okropną nianią. Jesteś już bezpieczna. Ona płacze? Chciałam być tylko użyteczna. Możesz inaczej się przydać. Nie dotykaj mnie. Co się dzieje? Dlaczego włącza się alarm? Nie wiem. To takie dziwne. No dalej, Riley. Jeszcze trochę. Staram się jak mogę. W porządku, mała. Czas się pożegnać. Włóż ją do wózka. Będziemy za tobą bardzo tęsknić. To takie smutne. Wybredo, dołącz do nas. W końcu jesteśmy jedną wielką rodziną. Gratulacje. Masz córeczkę. Daj mi ją podtrzymać. Nazwę cię Mia. Nasza mama czekała na nas tak długo. Trochę się boję. Wszystko będzie super. Mia, nie masz pojęcia, jak bardzo cię kocham. Zróbmy wam pierwsze rodzinne zdjęcie. Powiedz cheese, uśmiechnij się i klik. Ten poziom jest strasznie trudny. Zrobię wyprzedaż garażową. Dzieciaku, masz jakieś zbędne rzeczy? Au! Jestem teraz bossem. Na co ja nadepnąłem? Znowu te zabawki? Mam tego dość. Wciąż je wszędzie rozwalasz. Sprzedam je. Przepraszam. Nie chciałam, żebyś się skaleczył. Nie chciałam. Posprzątaj tu. Wrócę sprawdzić. Dobrze, tato. Szybko, chodźcie tutaj. Nie martwcie się. Nikt was nie sprzeda. Teraz będziecie mieszkać w tym domku. To naprawdę bolało. Zejdź już ze mnie. Wstawać. Gdzie my skończyliśmy? Spójrzcie na to. Mamy teraz własny pokój. Ale fajnie. Zaraz, ktoś nas obserwuje? Hej, to ja! Jak dobrze cię widzieć. Mam coś dla was. To pomoże wam się zaaklimatyzować. Leci! Łapcie! Mam. Zobaczmy, co jest w środku. Ja też jestem ciekawa. Wygląda na jakieś rysunki. O, to plany budowy naszych łóżek. To mój. A to mój. Zbuduję najfajniejsze łóżko. To się jeszcze okaże. Podczas gdy oni się decydują, ja zajmę najlepsze miejsce. Moje łóżko będzie na drugim piętrze. Idealnie. Muszę tylko tam wejść. Jestem na górze. Co? Nie kumam. Za późno. Nie, to się nie dzieje. Czołgasz się jak żółw. Ups, on wszystko tu niszczy. O nie. Nie jest dobrze. Muszę uspokoić gniewa. Tato, wszystko jest okej. Mia, co robisz? Mam cię na oku. Ten pokój ma lśnić. Dobrze, tato. Mówię poważnie. Nie ma go. Mam nadzieję, że gniew wszystkiego nie spalił. Radość! Łap! Wielkie dzięki. Ta gaśnica ostudzi jego ognisty temperament. Chyba się uspokajam. Już mi trochę lepiej. Po prostu to zaakceptuj. Fiu! Kryzys zażegnany. Daj mi to. Użyję tego do dekoracji. Świetnie. Tylko się więcej nie wściekaj. Powieszę ją tutaj, na ścianie. Ta gaśnica naprawdę robi nastrój w moim kącie. Gotowe. Wygląda na super wytrzymałą. Gniew już dekoruje swoje miejsce. Nie mogę pozwolić mu mnie wyprzedzić. Poczekaj chwilę. Wiem, czego ci trzeba. Jest gdzieś tutaj. Znalazłam. Ta wata pomoże ci ulepszyć twoje łóżko. Łap! Dobra. Co tu mamy? Ach, niech będzie. Ale najpierw muszę przefarbować to na fioletowo. To nic wielkiego. Mam do tego farbę w puszce. To powinno wystarczyć. Bierzmy się do roboty. Moje miękkie ściany są gotowe. Są zdecydowanie bardziej oryginalne niż gaśnica. Nie aż tak. A
Ale super. Też muszę udekorować swoje łóżko. Potrzebuję pomysłu. Wiem, mogę użyć moich sfer wspomnień. Ale jak je uruchomić? Mia, możesz mi pomóc? Zaczekaj, zaraz wracam. Co mam dla radości? A, znalazłam. Radość, to ci pomoże. Dziękuję, ratujesz mi skórę. Tego potrzebowałam. Czas zabrać się za dekorowanie. Zamienię te wspomnienia w idealny wystrój. Udało mi się! Wygląda magicznie. To koniec, skończyła mi się farba. Co za żenada. Auć, moja głowa. O nie, znowu to samo. Zrobiłaś to celowo. Dawaj! Żarty się skończyły. Sama się o to prosiłaś. Przechodzę na przeklinanie dla dorosłych. Dzięki, chłopaki. Do zobaczenia. Rozstrzygnijmy to uczciwą walką na poduszki. Jeszcze nikt mnie nie pokonał w walce na poduszki. Będę pierwsza. O nie, nie znowu. Pomóż mi. Dobra, niech pomyślę. Jak mogę przerwać tę walkę? Kiepski pomysł. To tylko pogorszy sytuację. W porządku, będę musiała zająć się tym sama. Musicie się uspokoić. Ups, szukam rzeczy. Twoje zabawki były w tym pudełku. Gdzie one są? Nie wiem, nie widziałam ich. W takim razie sam będę musiał ich poszukać. Na pewno ich tu nie ma. Cóż, sam to sprawdzę. Zobaczmy. Dziwne, pusto. A nie mówiłam? Dobra, miałeś rację. Chodź ze mną. W porządku, tato. Zaraz wracam. Poczekajcie tu na mnie. Ile razy? To już drugi raz dzisiaj. Zgoda, to robi się męczące. Na czym to skończyliśmy? Kontynuujmy. Będziemy walczyć bez poduszek. Teraz zobaczysz mój popisowy ruch. Poczekaj, najpierw zróbmy sobie selfie. Ja i mój wściekły byk. Co? To ty jesteś bykiem. Mój telefon! Nie! Dziś jest wyjątkowy dzień. Minął dokładnie rok, odkąd cię kupiłam. Wszystkiego najlepszego! Na co wszyscy czekają? Gaspar i ja idziemy. Dogońcie nas! Masz ostatnią aktualizację? Jestem z ciebie dumna. Co sądzisz o tym serialu na Androidzie? Fabuła jest taka dobra. Dobranoc! Nie zapomnij wyłączyć budzika. Wszystko okej? Tak się martwiłam. Nigdy ci tego nie wybaczę. Przestańcie! Przestańcie już się bić. Wygrałbym. Jasne, w twoich snach. Zobaczmy, co możemy zabrać ze sobą do domu. Uważajcie, może być coś przydatnego. Patrzcie, meble! Biorę tę lampę. Hej, chodźcie tutaj i wybierzcie coś dla siebie. Jest tu coś przydatnego? Krzesło? A po co mi to, skoro mam łóżko? Znalazłam dla ciebie coś wyjątkowego. Teraz możesz wyładować swój gniew na tym worku treningowym. Sam bym to znalazł. Dobra, wezmę go. Hej, nuda, zobacz, co dla ciebie znalazłam. Ten księżyc będzie idealnie pasował do twoich chmur. Tak, masz rację. Pójdę go powiesić. Dobra robota. Nie macie pojęcia, jak się cieszę z mojej lampy. Jakby była stworzona specjalnie dla mnie. Chodź tutaj, zobacz, co znalazłem. To nasze zdjęcia. Zabierzemy je ze sobą. Świetny pomysł. Zostawcie to mnie. Wszystko załatwię. Każdy dostanie swoją naklejkę. Załatwione. Przyklejmy je na naszych łóżkach. Ktoś idzie. A jeśli to tata? Na pewno nas sprzeda. Wynośmy się stąd. Po prostu świetnie. Kolejna przeszkoda. Musimy znaleźć kryjówkę. Macie jakieś pomysły? Hej wam! Tutaj! To Huggy! Gdzie twoje zabawki? Nie mam pojęcia. Wow, to bardzo dziwne. Zajmę się tym później. Od dawna ich nie widziałam. Jeśli nas złapie, to już po nas. Pewnie wrzuciłaś je pod kanapę. Nie pamiętam, żebym to robiła. Chować się! On zaraz tu zajrzy! Wiem, że tam są. Mam cię! Nie mam mowy. Tutaj też ich nie ma. Fiu, było blisko. Pewnie się gdzieś zgubiły. Myślisz, że nie wiem, że je gdzieś schowałaś? Nawet ich nie tknęłam. Masz, to może ci pomóc. Dzięki, stary. Nie zapomnimy ci tej dobroci.
Spadamy. Czas wracać do domu. Przestań ściemniać. Mówię prawdę. Dlaczego mi nie wierzysz? Zwijamy się. Kończy nam się czas. Auć! Dlaczego się ociągasz? Ruszaj się! Hej, geniuszu! Czy kiedykolwiek musiałeś wspinać się nosem? Dobra jesteś. Nie złamałaś sobie nosa, co? A gdzie jest radość? Zrób trochę miejsca. Ale skok! Mam cię! Tak, udało nam się! Jeśli chcesz mnie oszukać, to się dowiem. Dobra, możesz mi zaufać. Wreszcie. Sprawdzę moje zabawki. Skąd się wzięła ta drabina? Wow, więc są już w domu! Tak się o was martwiłam. Jak dobrze, że nic wam nie jest. Udekorujmy nasze łóżka. Nasza mała wycieczka była tego warta. Dostałam tę wielką naklejkę. Będzie wyglądać niesamowicie na ścianie obok łóżka. Nie jest piękna? Jak wam idzie? Znośnie. Mam dla ciebie zagadkę. Zgadnij, która z nich to prawdziwa ja. Spójrzcie na tego przystojniaka. Jestem dumny. Miałaś rację. Ten księżyc idealnie tu pasuje. Niech sobie tutaj wisi. Teraz mogę wyładować swój gniew na tym worku treningowym zamiast na nudzie. To cię ogrzeje. Wow, ale piękny. Ręcznie robiony kominek. Masz styl. Taka wspaniała rzecz nie powinna się zmarnować. Rozpalmy to od razu. Ognia! Udało się. Jak pięknie. Kominek sprawia, że jest przytulnie. Nie zapomniałam o reszcie z was. Nuda, to dla ciebie. Co to? Kolejny kawałek mojego konta? Dobra, niech będzie. Teraz mogę dokończyć dekorowanie mojego łóżka. Wygląda świetnie. Hej, radość! Ten mały prezent jest dla ciebie. Niezły rzut. Niesamowity łańcuch. Dzięki, Mia. Ups, przepraszam. Muszę to rozplątać. Orzeł wylądował. Auć, niezły strzał. Tracę równowagę. Nic mi nie jest. Udało mi się uwolnić. Uwielbiam łańcuchy. Zawsze tworzą odświętną atmosferę. Jeszcze tylko jeden akcent. Niech nas stanie jasność. To wspaniałe. Kochani, dajcie nam znać, czyje łóżko spodobało wam się najbardziej. Moje, Nudy czy Gniewu? Czegoś tu brakuje. No tak, zupełnie zapomniałam o mojej lampie. Wszyscy macie takie fajne łóżka. A co tu się dzieje? Szybko, chowajmy się! Zaraz, ale dokąd? Nie ma mnie tu. Poszedł? Więc one żyją. Przepraszam, że ci nie powiedziałam. W porządku, więc niech zostaną. Dziękuję, jesteś najlepszym tatą na świecie. Tak bardzo cię kocham. Sprzedałem wszystko na wyprzedaży garażowej. I mam dla ciebie prezent. Nie mam mowy, ale fajne. To jeszcze nie wszystko. Chodź ze mną. Czeka na ciebie kolejna niespodzianka. Wiem, jak bardzo lubisz budować domki. Obczaj to! Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To jest arcydzieło. Przeniosę tam wszystkie moje zabawki. Świetny pomysł, kochanie. Urządzę im wielkie otwarcie. Poważnie? Nie żartujesz? Radość! Masz teraz nowy dom! Wszyscy twoi przyjaciele się do ciebie wprowadzą! Chodźmy! Witajcie w nowym domu! Jestem pewna, że im się tam spodoba! Mój domek jest oficjalnie otwarty! Gratulacje! Jest naprawdę ładny! Wszyscy jesteście zaproszeni! O! Co to było? Nie! Mój dom jest zniszczony! Co się z nim stało? To takie niesprawiedliwe! Nawet nie zdążyłam w nim zamieszkać! Jedno z was go zniszczyło! Wygląda na to, że nas tu nie chcą. Chodźmy! Ehem. Nikt nie wychodzi. Dowiem się, kto zniszczył mój nowy domek. Zajmę się tą sprawą. Funkcjonariusz Radość zgłasza się na służbę. Gniewie, to twoja sprawka? Moja? Nie ma mowy. To była Nuda. A ty? To była Smutek. Ty zniszczyłaś mój dom? Nie, to zazdrość. Zazdrość, przyznaj się. To był on. Wstydzie, to ty? Nie, to byłaś... Ty! Przyjaciele, jak myślicie, kto zniszczył mój dom? Piszcie w komentarzach.
Kontynuujmy. Gniewie, muszę cię przeszukać. Ręce do góry. Dobra. Ale ja nic nie mam. Czuję coś. Wyciągnij to. Dobra, to tylko młotek. Aha, przyłapany na gorącym uczynku. Chwileczkę, to nie tak. Mam do ciebie kilka pytań. Przytrzymaj znak. Au, próbujesz mnie oślepić. Powiedz cheese. Zróbmy jeszcze jedno zdjęcie. A teraz gadaj. Dlaczego to zrobiłeś? Mówię ci, nie miałam z tym nic wspólnego. Przysięgam. Ale ten dowód mówi co innego. To było tak. Na zewnątrz lało. A ty potrzebowałeś schronienia. Ale nie miałeś kasy, żeby zbudować sobie dom. Próbowałeś prosić ludzi o pomoc, ale oni cię ignorowali. Potem zobaczyłeś, jak otwieram mój malutki domek z całą tą uroczystością i poczułeś, że to niesprawiedliwe. W tym momencie pękłeś. Wyłączyłeś światła i kiedy nikt nie patrzył, zniszczyłeś mój domek młotkiem. Nie możesz się przede mną ukryć. Przykro mi to mówić, ale to nie tak było. Na szczęście mam na to dowód w postaci kuli wspomnień. Słyszałam, że kupiłeś sobie nowy domek, więc przyszedłem go sprawdzić. I bardzo mi się podobał. Ale zauważyłam, że czegoś brakuje. Wtedy wpadłem na pomysł, żeby postawić fajny znak przed twoim domkiem. Użyłem do tego młotka. Tylko po to, żeby upewnić się, że znak zostanie na swoim miejscu. Teraz mi wierzysz? Tak, kule wspomnień nie kłamią. Nie jesteś podejrzany. Masz tu swój młotek. A teraz chodź ze mną. Już idę. Myślicie, że gniew pójdzie do więzienia? Nie pójdzie. Nuda, ręce do góry. Muszę cię przeszukać. Hej, co tam masz? Oddaj to. To tylko piła łańcuchowa. Przestępca. Chwila, wyciągacie pochopne wnioski. Uśmiech. Daj mi zrobić zdjęcie. To tylko nieporozumienie. Popraw włosy. Jeszcze jedna fotka. Teraz się wyspowiadaj. Jestem całkowicie niewinna. To dlaczego masz piłę łańcuchową? Oto co się stało. Nie miałaś własnego domu, więc błąkałaś się po okolicy, zatrzymując się w przypadkowych miejscach. Potem zobaczyłaś ulotkę z zaproszeniem na moją parapetówkę. Kiedy przyszłaś, zobaczyłaś mój błyszczący, stylowy, nowy dom. Ale zamiast się cieszyć, pomyślałaś... Jeśli ja nie mam domu, ona też nie powinna. Więc obcięłaś go piłą łańcuchową. I tak to się skończyło. Sprawa zamknięta. Nie, nie i nie. Użyję kuli wspomnień, żeby oczyścić swoje imię. Wiedziałam, jak bardzo kochasz swój dom i tak bardzo się denerwowałaś, gdy na twojej posesji wyrosło to ogromne drzewo. Nie mogłaś się go pozbyć. Współczułam ci, więc chciałam pomóc. Wtedy przypomniałam sobie, że mam ze sobą piłę łańcuchową. Nie widziałaś mnie, bo gdzieś uciekłaś. Kiedy cię nie było, postanowiłam zrobić ci niespodziankę. Wzięłam piłę i ścięłam to gigantyczne drzewo. Szczerze mówiąc, odwaliłam kawał dobrej roboty. Widzisz? Chciałam tylko zrobić coś miłego. I jestem ci bardzo wdzięczna. Masz swoją piłę z powrotem. Dzięki. Jesteś wolna. Chodź ze mną. O co ona cię pytała? Jestem czysta. Smutek, jesteś następna. Ręce do góry. Czas na poszukiwania. Zobaczmy, co tam masz. Hej, ukrywasz coś? Oddaj to. Dobra, masz. To ona zniszczyła dom. Tak, ja też tak myślę. Powiedz cheese. Ale ja niczego nie zniszczyłam. Możesz zmniejszyć jasność lampy błyskowej? Czekaj. Gadaj, dlaczego to zrobiłaś? Mam czyste sumienie. Dowody mówią co innego. Oto co naprawdę się wydarzyło. Byłaś zziębnięta i przemoczona. Nie miałaś gdzie się schować przed deszczem. Próbowałaś użyć tłoka jako parasola, ale nie szło ci za dobrze. Nie był w stanie uchronić cię przed ulewą. Więc zaczęłaś płakać. Potem zobaczyłaś, że mam nowy malutki domek i twój smutek zamienił się we frustrację. Postanowiłaś go zniszczyć, żebym ja też mokła. Użyłaś swojego tłoka, żeby podnieść mój dom i rozbić go o ziemię, aż rozpadł się na drobne kawałki.
sprawa zamknięta. Ale to nieprawda. Mam kulę wspomnień z tym, co naprawdę się wydarzyło. Usłyszałam twój krzyk, więc przyszłam zobaczyć, co się stało. Okazało się, że na twoim podwórku była powódź. Ogromny strumień wody rozpryskiwał się wszędzie. Nie mogłam tak po prostu zostawić cię w tarapatach. Kiedy ty pobiegłaś o pomoc, ja chwyciłam mój tłok i zaczęłam walczyć z tym ogromnym strumieniem wody. W końcu udało mi się go zatrzymać. Uratowałam twój dom przed zalaniem, więc nie zrobiłam nic złego. Masz rację. Wycofuję zarzuty. Chodź, nic tu po tobie. No to gdzie mam położyć ten znak? Możesz wrócić do innych. Zazdrość! Znasz zasady. Teraz ciebie przeszukam. Zobaczmy, co tam chowasz. Oddaj to. W porządku, jak sobie życzysz. Więc to byłaś ty. Nie tknęłam jej domku. Wkrótce się przekonamy. Ale najpierw zróbmy sobie zdjęcie. Puść mnie! Nie popełniłam tej zbrodni! Uspokój się. Teraz mów. Nikogo nie skrzywdziłam. To dlaczego masz nożyczki? Oto co naprawdę się wydarzyło. Tak bardzo podobał ci się mój nowy dom, że byłaś zazdrosna i chciałaś go mieć dla siebie. Ale to nie było możliwe, więc zdecydowałaś, że jeśli ty nie możesz go mieć, to nikt nie będzie go miał. Odcięłaś zasilanie i pod osłoną ciemności pocięłaś mój piękny dom na drobne kawałeczki. Voilà! Podstawówka! Chwileczkę, twoja teoria jest całkowicie błędna. Pokażę ci, co tak naprawdę się stało. Posłuchaj. Przyniosłam te nożyczki, żebyś mogła uroczyście przeciąć wstęgę. Przyznaję, nie byłam z tego powodu zbyt zadowolona, więc wymyśliłam mały podstęp. Poczekałam, aż wrzucisz nożyczki. Wtedy je podniosłam i przecięłam przewody w transformatorze. To dlatego wszędzie wysiadł prąd. Ale nie spodziewałam się, że będę się aż tak bać ciemności. Chciałam wszystko naprawić. Naprawiłam przewody i przywróciłam światło. Ale wtedy twój domek już był zniszczony. Widzisz, mówię prawdę. Ale dlaczego przecięłaś kable? Z zazdrości. Nie chciałam, żeby ktoś zobaczył twój nowy domek. Ale go nie zniszczyłam. W porządku, wierzę ci. Masz swoje nożyczki. Chodźmy, wycofuję zarzuty. Dlaczego nikt nie chce się ze mną bawić? Możesz iść. Wstyd? Ręce do góry. Teraz cię przeszukamy. Tak nie będzie. Pokaż mi, co ukrywasz. Masażer! On jest winny! Nie jestem przestępcą, uwierzcie mi. Zobaczymy. Przytrzymaj znak do zdjęcia. Zawsze fatalnie wychodzę na zdjęciach. Mów, dlaczego go zniszczyłeś? Nic nie zrobiłem, przysięgam. Mam dowody. Oto jak to zrobiłeś. Odkryłam twój sekret. Tak naprawdę jesteś maniakiem łaskotek. Po prostu szukałeś swojej kolejnej ofiary. Mój mały domek był idealnym celem. Więc czekałeś na odpowiedni moment. Kiedy zazdrość przecięła przewody, wykonałeś swój ruch. Chwyciłeś za broń i zakradłeś się do mojego biednego domku, masując go na kawałki. Co za straszna zbrodnia! Wiem o tobie wszystko. Nie jestem maniakiem łaskotek. Powiem ci, co się naprawdę stało. Jesteś moją przyjaciółką, więc naprawdę się cieszyłam, że masz taki fajny domek. Ale wtedy zgasły światła. Było strasznie ciemno. Potknąłem się, upadłem i przypadkiem zniszczyłem twój domek. To był wypadek. Strasznie mi wstyd. Proszę, wybacz mi. Wstyd mi, że tak się stało. W porządku, to nie było celowe. Ale dlaczego masażer? Kiedy naprawdę się denerwuję, pomaga mi się uspokoić. A, rozumiem. Teraz to wszystko ma sens. Nie martw się. Chodź ze mną. Idę. Więc kto tak naprawdę jest winny? Może dom zniszczył się sam? Wstyd, przypadkowo zniszczył mój domek. Sprawa oficjalnie zamknięta. Tak mi wstyd. O, nie przejmuj się. Odbudujemy go. Mamy nawet narzędzia. Moja piła jest gotowa.
Tłok też jest gotowy. Chcę przeciąć wstęgę. Dziękuję, przyjaciele. Mój masażer też się przyda. Tak się cieszę, że będziemy razem budować mój dom. Bierzmy się do roboty. Będzie jeszcze lepszy niż wcześniej. Jesteście niesamowici. Wiem, że świetnie sobie poradzicie. Jesteście gotowi? Prezentujemy nowy dom! Wow! Wyszło świetnie! Jestem wam taka wdzięczna. Wejdziecie do środka? Czy to obawa? Co się właśnie stało? Musimy jej pomóc. Czy ktoś tu zna się na pierwszej pomocy? Już za późno. Straciliśmy ją. Umieranie to taka nuda. Przestań. Nie spisuj jej jeszcze na straty. Co my teraz zrobimy? Może mam pomysł. Zachowajmy to na później. Odsuńcie się wszyscy. Muszę ją zbadać. Posłucham bicia serca. Jest zupełnie nieżywa. To się nie dzieje. Co za koszmar. To twoja wina. Popchnąłeś ją do tego. Odchodzę. Nie chcę być częścią tej przerażającej stypy. Czas uciekać. Stać! Nikt nigdzie nie idzie. Też chciałabym mieć taki płomień na głowie. Ale nie, to nie działa. Wszyscy jesteście podejrzani. Wciąż możemy ją uratować. Trzymaj się! Przyjaciele, zostawcie komentarz poniżej. Jak myślicie, kto stoi za zabiciem niepewności? To był ktoś z was. I zamierzam się dowiedzieć, kto. Rozpocznijmy śledztwo. Dlaczego jesteśmy w kajdankach? To musi być pomyłka. Cisza! W porządku. Wracamy do głównego pytania. Które z was stoi za zabiciem niepewności? To było zakłopotanie. Albo smutek. Powiedziałem spokój. I co ja mam zrobić z tym ogniem? Chyba wrzucę to w komentarzach pod zdjęciem. Wszystko okej? Całkiem sprytne, co? A teraz wracajmy do interesów. Mam tu twoje wspomnienia. Czas wezwać świadka. Kogo mam wybrać? Proszę tylko nie mnie. W porządku, wzywam cię do złożenia zeznań. Nie jestem gotowa. Miałam na myśli smutek. Nie, proszę, wybierz kogoś innego. Uspokój się. Co to za surykatka? Masz przechlapane. No dobra, gdzie byliśmy? Smutku, wstawaj. Jak sobie życzysz, wysoki sądzie? Nie mam nic do ukrycia. Jestem gotowa zeznawać. No to na co czekasz? W porządku, tak to było. Jak mogę pomóc Riley? Hej, jestem niepewność, miło cię poznać. Wow, jaki fajny panel kontrolny. Przyjmuję stery. Puść mnie. Nie ma mowy, to moje. Riley, zawiodłam cię. Co się dzieje? Ups, czekaj. Więc tak ją zabiłaś. Ty morderczynio. Gotowa przymierzyć więzienny kombinezon? Zaczekajcie. Nie słyszeliście wszystkiego. Jest tego więcej. Co ja zrobiłam? Oddychaj. Bardzo przepraszam, ale muszę już iść. Pa! Nie pozwolę ci odejść. Musisz żyć. Minęły wieki, odkąd poczułam taki wstrząs. Dzięki, stara. Uratowałaś mnie. I tak to wszystko było. Nikogo nie skrzywdziłam. Dobra, siadaj. Dzięki, wysoki sądzie. Rany, te kajdanki są o wiele lepsze. Kto jest prawdziwym mordercą? Wszyscy wyglądacie podejrzanie. Czas na zeznania. Zazdrości. Moje? Nie ma mowy. Nie pójdę. Jak śmiesz sprzeciwiać się sądowi? Jaki piękny płomień. Spróbuję jeszcze raz. Jak on to robi? Chwileczkę. Muszę ochłonąć. Dalej! W porządku, już idę. Trochę tu ciasno. Nic nie widzę. Czy ja mam na ciebie czekać wiecznie? Ruszaj się. Chwileczkę. Podepchnę to pudło pod siebie. A tam jest moja kula pamięci. Nie sięgam.
Same kłopoty z tobą. Masz. Dzięki. Weź się w garść. Musisz to skończyć. Kontynuujmy. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko było. Mam nadzieję, że mu zasmakuje. O nie! Jesteś królową dramatów. To dla ciebie. Kocham róże. Jak on mógł? Tak bardzo go kocham. Nie mam wyboru. Muszę użyć mojego sekretnego eliksiru. To jedyna rzecz, która mi teraz może pomóc. Dodajmy tu coś. Co? Winowajczyni! Zatrułaś niepewność tym czymś. Patrzcie, mam dowody. Co za koszmar. Do więzienia z nią. Daj nogę. Czekaj, nie słyszałeś całej historii. Tylko mój eliksir może mi teraz pomóc. Czas pożegnać się z miłością. To już koniec. Nie potrzebuję już tego wisiorka. Żegnaj. Nigdy nie byliśmy sobie przeznaczeni. Mam nadzieję, że gniew polubi moją nową fryzurę. Niepewność, mam coś dla ciebie. Ten wisiorek jest teraz twój. Wow, wielkie dzięki, stara. Powiedziałam prawdę. W porządku, wierzę ci. Zazdrość, jesteś niewinna. Możesz siadać. Widzisz, mówiłam ci. Mam dość tych kajdanek. Jak dobrze widzieć cię wolną. To było łatwe. Następny do zeznań? Zakłopotanie. Boję się wystąpień publicznych. Nie będę tego tolerować. Nie szanujesz sądu. Wysoki sądzie, musisz się uspokoić. Natychmiast na trybunę. W porządku, tylko nie krzycz na mnie. Wszystko ci powiem. Nie mam nic do ukrycia. Zamieniam się w słuch. Tak to było. Hej, zakłopotanie! Ale z ciebie frajer! Przestań się mnie czepiać! Ale to fajne. Co się dzieje z Riley? Ostrzegałem cię. Nie zadzieraj ze mną. Czas na zemstę. O co ci chodzi? Nie zastrzelisz mnie chyba, co?